rozprasza. Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało. Że nawet głowy ugną się książęce, zdając mu władzę nad światem. Więc jeśli usłyszy, że narodził się w stajence i że mędrcowie dary mu przynieśli, pyta ze śmiechem, jak to? Ten syn cieśli ma rządy świata ująć w swoje ręce? Bóg jest inny, teraz to widzą, ale to znaczy, że teraz oni także muszą się stać inni.